trzeba szanować każde zwycięstwo. Nie ma co ukrywać, że nie gramy dobrej siatkówki, szukamy tej swojej tożsamości, szukamy swojego stylu. Wszystko nam idzie bardzo ciężko. Nie wiem, może to zwycięstwo wymęczone bardzo doda nam trochę pewności siebie, bo tego nam bardzo brakuje. Niekiedy dzisiaj na boisku zachowaliśmy się no, adekwatnie w ogóle do nazwy ligi, do plus ligi. No, takie błędy, brak pewności siebie, zupełnie inaczej na treningach, inaczej na meczu. Nie wiem, no, cały czas musimy pamiętać o tym, wysoko sobie postawiliśmy poprzeczkę w poprzednim sezonie. Teraz jest to nowa drużyna, drużyna bez bardzo ważnego zawodnika. I nie idzie to wszystko tak, jak miało iść, nie ma co ukrywać. No, z jednej strony cieszy zwycięstwo, bo mogliśmy ten mecz przegrać. Z drugiej strony nie ma co ukrywać, że Bydgoszcz nie jest potentatem tej ligi. My graliśmy źle i mogliśmy przegrać ten mecz u siebie. Myślę, że teraz może być już tylko lepiej, tak? Cały czas poszukujemy jakiegoś zawodnika, który by nam pomógł, bo ciężko się gra i trenuje z trzema przyjmującymi. Cały czas poszukujemy swojego stylu, poszukujemy swojego charakteru na boisku. No, mam nadzieję, że ten mecz dużo nam da, tak? Bo gramy już trzeci mecz i trzeci mecz gramy bardzo rwaną siatkówkę. Gramy sety dobre i sety beznadziejne. Wykonujemy fajne akcje i wykonujemy akcje jak drugoligowa drużyna. Brak zupełnie stabilizacji nam na boisku. I dobrze w sumie, że nie gramy w tą środę, że w końcu będziemy mieć 4 dni treningu, bo dopiero w niedzielę. Chyba będzie to pierwszy raz od dłuższego czasu, kiedy będziemy mogli 4 dni naprawdę potrenować, bo ewidentnie nam tego brakuje. Ja nie mogę mieć do drużyny żadnych pretensji, jeżeli chodzi o walkę. Widziałem, że naprawdę walczyli. Nawet przyznam szczerze, że być może to, że tak wiedzą, że oczywiście to nie było tak, że my przegraliśmy 2 mecze w Olsztynie i w Gdańsku, będąc w roli faworyta. Musimy sobie to też powiedzieć, tak? Przegraliśmy te 2 mecze i tego żałujemy. Gdzieś tam opinia publiczna i środowisko już negatywnie to odebrało. Ja powtarzam jeszcze raz, to jest zupełnie nowa drużyna i musimy trochę oczekiwania a propos tej drużyny trochę stonować, przynajmniej na początku sezonu. I myślę, że ta presja poprzedniego sezonu spoczywa na chłopakach duża i oni dzisiaj naprawdę walczyli, ale może przez to, że bardzo chcieli, to no, dzisiaj mieliście Państwo okazję zobaczyć, gdzie piłka sytuacyjna dość łatwa, dwóch każdy może wystawić, a nie ma kto, a za chwilę dwóch się pcha do wystawy i piłka niemalże spada. No. My oczywiście to ćwiczymy na treningach i mamy ustalone, kto w jakich sytuacjach, w jakiej strefie wystawia, ale już nie będę operował nazwiskami. Były takie sytuacje, że w danej strefie nie powinno być danego zawodnika, bo on nie był w tym momencie pierwszą opcją do wystawy i odwrotnie. No, to chciejstwo nie przełożyło się dzisiaj na spokój w żaden sposób naszej gry. Tak, to prawda. My gramy dosyć nierówną siatkówkę jeszcze. No, wiadomo, że nie ma się co tłumaczyć, że początek sezonu. Powinniśmy już grać dosyć fajną tą siatkówkę. Liczę, że naprawdę też odbudujemy się teraz po tym meczu, pomimo że no, straciliśmy albo wyrwaliśmy te 2 punkty. No na pewno musimy to trochę ustabilizować, żeby nie było jakichś tam dużych skoków. W jednym secie przegrywamy dużo, za chwilę wygrywamy, tak? Myślę, że to będzie jeszcze duża poprawa. Nie ma co tutaj kalkulować, z kim gramy, bo jak pokazuje na razie tabela, każdy wygrywa z każdym i tutaj nie ma jakiegoś zdecydowanego lidera. Więc no, trzeba podejść, nie lekceważyć przeciwnika przede wszystkim, bo to jest chyba najważniejsze. I zagrać swoją siatkówkę. No tak jak chyba wszyscy wiedzą, że początki sezonu tak się wiążą z tym, że ta gra jest szarpana i rywana, jeszcze jakkolwiek to można nazwać, to taka właśnie jest. I tak samo wyglądał nasz mecz w Olsztynie i tak samo w Gdańsku. No, na szczęście tym razem graliśmy przed naszą publicznością i to na pewno nam pomogło i miało znaczenie. Więc
Myślę, że mam nadzieję, że z meczu na mecz będziemy te mecze grali coraz lepiej, coraz szybciej i coraz bardziej na naszą korzyść.